Czy przyjaźń damsko-męska istnieje, twoim zdaniem? Mam już teraz stracić? Dajesz. Nie, nie, nie. Jak chcecie się dowiedzieć, oglądajcie dalej. Siema! Tu Para Absurdu. Witam was w naszym kolejnym odcinku. W poprzednim odcinku mogliście się z nami, nazwijmy to, dobrze pobawić na sposobach na podryw z Bravo Girl. Albo nieźle wkurzyć na manipulacje emocjonalne chłopaków, którzy dawali tam swoje porady. Podrywający faceci rzadko są szczerzy. Najczęściej z niewinną minką i uśmiechem aniołka oszukują, blefują, ściemniają. Co? Wyłudzają pieniądze, kradną, porywają, przemycają papierosy przez granicę. Natomiast dzisiaj zajmiemy się trochę bardziej poważnym tematem, sami też postaramy się być trochę bardziej poważni, aczkolwiek różnie nam to wychodzi. Wiecie, jak to z nami bywa. Będziemy rozmawiać o tym, czy przyjaźń damsko-męska istnieje i co na ten temat mówią badania, ale oczywiście, jak zawsze, podzielimy się też naszymi własnymi doświadczeniami. Tak. To może zacznijmy tak w ogóle od tego, nasze prywatne zdanie. Twoim zdaniem istnieje czy nie? Tak. Moim zdaniem również istnieje, ale to zależy. Okej. Są sytuacje, kiedy przyjaźń damsko-męska nie ma prawa bytu, pod takim względem, że założenia dwóch osób, które są w przyjaźni, są różne. Że można to nazwać przyjaźnią damsko-męską, ale czasem jedna strona kocha się w drugiej i to wcale przyjaźnią nie jest. Właśnie chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy zaczyna się pojawiać taki aspekt romantyczny, nawet aspekt pożądania fizycznego, seksualnego, wydaje mi się, że wtedy może nie tyle, że przyjaźń przestaje istnieć, ale zaczynają się pojawiać przeszkody i problemy, które mogą wpływać na to, że ta przyjaźń upadnie. Czy miałeś, doświadczyłeś albo doświadczasz platonicznej przyjaźni z kobietą? Myślę, że tak. Nie wiem, czy w tej chwili nazwałbym kobiety w moim otoczeniu jako moje przyjaciółki, takie, do których zadzwonię, którym się będę zwierzać. Natomiast faktycznie, jak byłem młodszy, nie wiem, teraz był stary, ale jak byłem młodszy, to faktycznie miałem osoby, które były w moim otoczeniu, które były przyjaciółkami mojej ówczesnej partnerki i traktowałem je jako swoje przyjaciółki, więc myślę, że tak. A taka zupełnie osobny byt, że to właśnie nie jest przyjaciółka twojej dziewczyny, tylko... Tak, no. Miałem taką osobę, aczkolwiek to też w pewnym momencie zaczęło być na taki bardzo włochatym gruncie, ale jakby do niczego nie doszło, nigdy to nie zostało w żaden sposób naruszone. Natomiast faktycznie są, w pewnym momencie pojawiają się poziomy, bo nie ukrywajmy, zaczynamy być zainteresowani, zaintrygowani drugą osobą, która jest naszym przyjacielem, ponieważ on jest dla nas opoką, wsparciem. Dużo czasu spędzamy razem. Ma podobny sposób myślenia, więc wydaje mi się, że to w pewnych momentach może być nieuniknione, że jednak ta przyjaźń damsko-męska zacznie się trochę zazębiać. Nie zawsze jest nieuniknione. Okay. Ale kto u was w tej przyjaźni, o której mówisz, pierwszy zaczął mieć uczucia, ty czy ona? Wydaje mi się, że to było wspólne. Że to gdzieś tam zaczyna się zapracowywać. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Okay. Powiem ci dlaczego. No. Zanim przejdę dalej, to chcę tylko, żebyś wiedział, że teraz wszystkie przyjaciółki, które mamy, na pewno do ciebie napiszą z pretensjami, że możesz do nich dzwonić w środku nocy, jak śmiesz. Ale z tym będziesz dealował po filmie. Nie pierdźcie rękami. To ci nie pomoże. A mówię, że to jest bardzo ciekawe. Ponieważ kiedyś na Uniwersytecie Wisconsin... Barbecue? W Ameryce. Na Uniwersytecie Wisconsin zrobiono badanie, które wzięto do badania studentów, którzy mieli przyjaciół, przyjaciółki, generalnie przyjaciela przeciwnej płci. Okay. Z którego wynika, że to mężczyźni częściej zakochują się w swoich przyjaciółkach, niż kobiety w swoich przyjaciołach. I co ciekawe, tak jak ty mówisz, oni zawsze mają wrażenie, że to uczucie jest odwzajemnione. A nie bywa. Więc to, że mówisz, że chyba to uczucie było wspólne, lepiej do niej teraz napisz. Czy ty do mnie coś... O, tak? Okej. Okay. Tak. Czuła. Czuła coś. Coś ode mnie czuła, że do mnie czuła. Może być to naukowym potwierdzeniem na tak zwany friendzone. Czyli jeżeli zapytasz się statystycznie, to więcej kobiet odpowie ci, że tak, przyjaźń damsko-męska jest możliwa, niż mężczyzn. Czy chcesz mi powiedzieć, że byłem sfriendzonowany?
Inne badanie z kolei, aha, co ciekawe... Zadało kłam poprzedniemu badaniu i wtedy okazuje się, że ja miałem rację. Nie, inne badanie z kolei mówi o tym, że jeżeli chodzi o obawy, jakieś minusy, które widzimy w przyjaźni z płcią przeciwną, to mężczyźni bardzo często podają taki powód, że ona nie odwzajemni moich uczuć. Z góry zakładając, że ta przyjaźń będzie prowadziła do czegoś innego, że mnie odrzuci i zostanę sfrędzonowany. Natomiast kobiety boją się właśnie tego samego, tylko w drugą stronę, że coś mężczyzna poczuje. I że jej będzie niezręcznie. I tu jest właśnie na przykład, pojawia się takie pole do dyskusji, ponieważ ja kiedyś, jak czytałam na temat friendzone'u, bo się przygotowałam na film na moim kanale Klaudia, już niebawem. Jakbyście nie wiedzieli, to Klaudia ma kanał. Że bardzo często, jak mówimy o friendzone'ie, to mówimy, że tylko jedna strona jest pokrzywdzona. Ta strona, która miała uczucia i została sfriendzone'owana. Ale nie do końca tak jest. Bo to teoretycznie obie strony tracą relację. Bo to obie strony mają przyjaciela, na którym mogą polegać, z którym mogą dyskutować, a na którym jakby jest dla nich tą istotą, do której się zawsze mogą odnieść, i tutaj nagle bang, nie ma, bo ty nie chciałeś, a ona chciała. Plus... czy twoim zdaniem kobieta może czuć się oszukana w takiej sytuacji, że ktoś udawał kogoś, kim nie jest, na zasadzie udawał tylko twojego platonicznego przyjaciela, a przez cały czas z tyłu głowy robił wszystko, by zdobyć uczucia lub czasami tak wprost wpakować ci się do łóżka? A czy nie zakładamy trochę, że jesteśmy w stanie panować nad swoimi uczuciami? W sensie jakby oszukana kobieta może się czuć w sytuacji, jeżeli od początku mężczyzna zakłada, będę jej wmawiać, że jesteśmy przyjaciółmi, ale dlatego, że pewnego dnia się upiję, ja to wykorzystam. Bardzo daleko idąc. Ale jeżeli faktycznie zaczynamy się przyjaźnić z drugą osobą, z kobietą, mężczyzna zaczyna się przyjaźnić z kobietą i w trakcie zaczyna jednak odczuwać jakby potrzebę zbudowania czegoś więcej, to nie powiedziałbym, że może się kobieta czuć oszukana, ponieważ mężczyzna nie ma wpływu na to, co się będzie działo. Jakby na początku ja też chciałam być z tobą tylko przyjaciółmi, a... A ja od razu ci napisałam, że nie będę twoją przyjaciółką. Dokładnie. Tak było, tak Dokładnie. Było. Dokładnie, więc co ty byłaś? Widzicie, ja jestem przypadkiem, który obala wszystkie te naukowe teorie. Nie, chodzi mi o to, że masz rację. Oczywiście, kobieta również może mieć uczucia do mężczyzn. To nie jest tak, że badania wykazały, że tylko mężczyźni zakochują się w przyjaźni. Nie. Ja też jestem jednym z przykładów, że przyjaźniłam się z chłopakiem, w którym to ja się zakochałam i ja go w pewien sposób, nie wiem jak to nazwać, oszukałam, ponieważ od początku podobał mi się jak cholera, a udawałam jego w ogóle kumpel, przyjaciółkę, przestań, ja w życiu nie pomyślałam, że moglibyśmy być razem, a ciągle z tyłu głowy, błagam, zakochaj się we mnie, mi to zaproponuj. To też się zdarza i zdarza się tak na zasadzie 60-40. 60% mężczyzn, 40% kobiet, czyli to są minimalne różnice. Natomiast... masz rację, ale moim zdaniem musimy o uczuciach od razu otwarcie mówić, jak się pojawią. Ale to jest chyba ten problem, ponieważ jak trochę wyłożymy swoje uczucia na stół, to ryzykujemy tym, że te uczucia zostaną odrzucone, zrobi się dziwna sytuacja, dziwna atmosfera, więc pytanie, jakby czy w jaki sposób do tego podejść i w ogóle czy jest sens o tym jakby rozmawiać, no bo jeżeli nam bardzo zależy na relacji, ja bym się bał. Jakby wyjść i powiedzieć, słuchaj, mam do ciebie uczucia, a ta druga strona mówi, sorry bro, time out, idziesz na ławkę, bo sorry, ja nie mogę sobie z tym w tej chwili, nie chcę mi się z tym radzić. Moim personalnie zdaniem i zdaniem też psychologów, właśnie nie mówienie o tym i stwierdzanie, że żeby nie stracić tej relacji, to trudno, jakby zamknę się w sobie ze swoimi własnymi uczuciami, w dalszym biegu zdarzeń prowadzi tylko do jeszcze gorszych rzeczy. No tak, bo no nabudowuje to frustrację, nabudowuje to oczekiwania, które nie zostaną spełnione. Co jeżeli kochasz się w swojej przyjaciółce albo kochasz się w swoim przyjacielu i ta osoba nagle znajdzie sobie partnera? To przecież tak cię będzie bolało serduszko, że ci pęknie, więc lepiej od razu z tym dealować i w najgorszym wypadku pożegnać się z przyjacielem, przyjaciółką, ale dzięki temu trochę zaoszczędzimy sobie stresu i gdzieś tam załamania psychicznego. Jakby jedna i druga sytuacja będzie dla nas emocjonalnym po prostu drenażem, wysysaczem i niszczycielem. Kolejna naukowa, psychologiczna rada dotycząca przyjaźni damsko-męskiej właśnie mówi o tym, że najważniejsza przeszkoda, jeżeli chodzi o przyjaźń damsko-męską, to jest komunikacja. Na zasadzie mężczyzna i kobieta przyjaźniąc się razem muszą o wiele lepiej się komunikować, włożyć w to więcej energii, ponieważ oprócz tego, że wiadomo,
idą jakieś takie rzeczy, które dotyczą uczuć, to również my mamy jakieś różnice między tym, jak myślą kobiety, jak myślą mężczyźni, więc trzeba sobie to wyjaśniać nawzajem. W ogóle ciekawe teraz mi przyszło do głowy, że cały czas mówimy o tych romantycznych relacjach tylko i wyłącznie w takiej perspektywie związku heteroseksualnego. No tak. Tutaj wszystko myślimy na zasadzie heteronormatywnej, ale wybaczcie, tak mówią badania. Też z takiej perspektywy historycznej, to przyjaźń damsko-męska jest w ogóle, można powiedzieć, świeżym nabytkiem naszych współczesnych czasów, ponieważ do XX wieku kobiety i mężczyźni byli dość mocno odseparowanymi grupami. Ponieważ kobiety, jak sami się bardzo dobrze orientujecie, kobiety były grupą, która miała swoje obowiązki, swoje zajęcia, swoją pracę. Tak samo byli mężczyźni, którzy mieli swoje obowiązki, swoje zajęcia, swoją pracę. I dopiero w XX wieku doszło do tego zmieszania się, gdzie kobiety zaczęły, w zasadzie to już, nie, XX. No końcówka XIX. Tak, końcówka XIX, początek XX wieku. Kobiety zaczęły walczyć o to, żeby mieć prawa równe z mężczyznami. I to też doprowadziło do tego, że zaczęły w tych samych miejscach pracować, zaczęły w tych samych miejscach spędzać czas. Natomiast chodzić na uniwersytety. Tak. Więc tak naprawdę, jak pomyślimy sobie i ktoś was się zapyta, czy wierzysz w przyjaźń damsko-męską? I ktoś odpowie nie. Nie ma czegoś takiego jak związek platoniczny między kobietą a mężczyzną. Jak to nie? A ile macie współpracowników, kolegów w szkole, koleżanek w szkole? Ile macie osób, z którymi dzieli się jakieś obowiązki i nie macie do niej żadnych uczuć, do niego żadnych uczuć? Jakby da się, da się. Więc musimy rozróżnić. Jest taka super bliska przyjaźń. I są takie związki, gdzie absolutnie da się platonicznie. Nie musisz chyba pracować nad tym, żeby się nie zakochać w swojej koleżance z pracy. Nie, oczywiście, że nie. Aczkolwiek, tak jak mówię, to co powiedziałaś, są różne typy znajomości, relacji, przyjaźni. Ponieważ są osoby, oczywiście w moim otoczeniu, w naszym otoczeniu, są kobiety, z którymi wiem, że mogę o każdej porze dnia i nocy do nich zadzwonić. A jednak, ja jak doskonale wiesz, bo to są nasi wspólni przyjaciele, mam przyjaźnie czysto platoniczne z mężczyznami w moim otoczeniu. Natomiast tak jak mówisz, no jednak psychologicznie, ty studiowałeś psychologię, powinieneś to wiedzieć, najczęściej przyjaźnimy się z osobami, które są najbliższe nam. Upodobaniem, sposobem myślenia, a oczywiście kto będzie najbliższej nam? Osoba tej samej płci. Więc stąd też mogą wynikać te różnice, że nie zawsze w ogóle chcemy przyjaźnić się z płcią przeciwną. Jeżeli już myślimy o tych relacjach, to wiadomo, że one będą miały swoje plusy i minusy. Na pewno plusem takiej mieszanej przyjaźni będzie to, że nawzajem możemy się uczyć sposobu myślenia, perspektywy drugiej przeciwnej płci. Na pewno to, że będziemy mieli osobę, przyjaciela odmiennej płci, to da nam perspektywę tego, żebyśmy byli w stanie zrozumieć tą przeciwną płeć, żebyśmy nie zawsze byli tacy gruboskórni i czasami też byli w stanie spojrzeć trochę na to, z czym druga płeć się zmaga, bo mam wrażenie, że często mężczyźni nie wiedzą albo nie widzą, z czym zmagają się kobiety. I idzie to w drugą stronę, że kobiety też mogą nie wiedzieć, z czym zmagają się mężczyźni, a jakby jakie zasady panują w tym męskim bądź damskim świecie. Oprócz tego przyjaciel czy przyjaciółka może nam zdradzić ze swojej perspektywy, jako ta płeć przeciwna, w jaki sposób zdobyć sobie partnera, partnerkę. Bo oczywiście na przykład u nas mnie notorycznie nasz wspólny przyjaciel pytał o rady randkowe. A jak to kobiety do tego podchodzą? A jak kobiety myślą? Tak samo nasze przyjaciółki często pytały się Mateusza na zasadzie: stary, jak to jest, że faceci i trzy kropki? I Mateusz wtedy odpowiadał z perspektywy mężczyzny, więc to naprawdę się przydaje. Jeżeli chodzi zaś o minusy, to przyjaźniąc się blisko z płcią przeciwną, a będąc heteroseksualnym, możemy mieć takie złudne poczucie, że nie musimy sobie szukać partnera w miłości. To znaczy, żebyście mnie nie zrozumieli źle, w ogóle nie musimy sobie szukać, jeżeli nie chcemy. Nikt nas nie zmusza do tego, by być w związku. Okay. Ale często mamy takie poczucie, że w sumie to mam wszystko, co mi potrzeba, oprócz oczywiście jakiegoś tam zbliżenia intymnego, ale mam z kim pójść na obiad, mam z kim pogadać, mam z kim pójść do kina, więc nie muszę sobie szukać partnera, bo mam tego przyjaciela. No tak, ale załóżmy, że jakby są osoby, które nie mają potrzeby fizyczności w swoim życiu. No pewnie, że tak. I w takiej sytuacji ten przyjaciel właśnie w zupełności spełni wszystkie zapotrzebowania emocjonalne i fizyczne nas, tak? Ja mam wrażenie, że to w ogóle jest takie biologiczne.
ta przyjaźń damsko-męska, że w momencie, w którym jesteśmy w wieku rozrodczym, że to tak brzydko ujmę, tak super biologicznie, to jakoś nam trudniej jest zaakceptować bycie przyjacielem z płcią przeciwną. Natomiast jak jesteśmy dziećmi w podstawówce, to chyba nie masz problemu z tym, żeby przyjaźnić się z koleżanką. Tak samo zauważ właśnie o tym, jak mówimy, że już nie mamy potrzeby intymności, bardzo często jak jesteśmy osobami w starszym wieku. I wtedy bardzo często słyszy się o tym, że na przykład babcia poznała sobie przyjaciela. I bardzo często są to właśnie takie relacje, że nie ma tam intymności, tylko nie chcemy być skazani na samotność, więc łączymy się w takie platoniczne pary. Czyli jakby tak sprowadzając do takiego bardzo zero-jedynkowego systemu, największą przeszkodą na budowaniu relacji z osobą płci przeciwnej bądź osobą płci, która nas pociąga po prostu, jest ten pociąg fizyczny, pociąg seksualny i potrzeba reprodukcji. Podsumowując, czy przyjaźń damsko-męska platoniczna jest możliwa? Jest możliwa, ale jest nie lada wyzwaniem. Moim zdaniem jest możliwa i wcale nie jest wyzwaniem. Moim zdaniem... W kolejnym odcinku sprawdzamy to. Nie, bo ja nie lubię trochę takiego podejścia, już personalnie mówię, że bardzo często podchodzi się do kobiet i mężczyzn jak do takich neandertalczyków. Na zasadzie, że tylko seks. Ja nie mówię tylko z perspektywy seksu, ale mówię, że jest wyzwaniem, bo to się wiąże z pewnymi przeszkodami. Każda relacja, każda przyjaźń, każdy związek wymaga pracy z dwóch stron. Z mojej perspektywy i perspektywy psychologów najważniejsze jest komunikacja i ustalenie sobie od początku zasad, reguł gry. Albo w trakcie, czyli jeżeli mamy jakieś uczucia, nie wiem, oczekujemy zupełnie innych rzeczy od przyjaźni, właśnie, że przyjaźń przerodzi się w miłość, a druga osoba oczekuje, że przyjaźń będzie platoniczna, mówmy sobie o tym i będzie dobrze. Tak? Tak. Nie wierzysz w to. Nie wierzę w to, ale dobra. Nie, w sensie wierzę, jest to możliwe, ale będzie się to wiązało z dużą ilością prób, błędów i walki. Spokojnie, jest to potwierdzone naukowo, że mężczyźni nie wierzą w przyjaźń damsko-męską, a kobiety wierzą. Więc tutaj jest totalne odbicie. Dlatego wy komentujcie. Nie, czekaj, bo mnie zostawiałaś w takiej sytuacji, że jestem takim zwierzakiem, który... No bo jesteś, No tak, no bo tak się zachowujesz, być. Nieprawda, nie. Tak. Ja jestem z natury pesymistą i zakładam, że... Każda relacja będzie miała swoje trudności, ale ta damsko-męska, czy z osobą płci, która nas pociąga, żeby nie było tak prosto, żeby nie było, że daliśmy wam gotowe odpowiedzi, może też zaangażujcie się w relację z nami. Oczekujemy waszego... Oczekujemy subskrypcji. Oczekujemy, że nie, oczekujemy od was komentarzy, oczekujemy od was... Nie, ale na poważnie. Widzicie, my mamy odmienne zdania i prawdopodobnie każdy z was też ma odmienne zdanie, więc w komentarzach piszcie, co na ten temat myślicie. Subskrybujcie, lajkujcie, wpadajcie na naszego Instagrama, ponieważ mamy wspólnego Instagrama, nie wszyscy wiedzą. I często tam wrzucamy coraz częściej rzeczy na story i uwaga, tu was zaskoczę, Mateusz odpowiada za nasz... Co tak się spojrzałeś? Za nasz profil. Nieprawda, więc wiecie, ja czego tam umiem się spodziewać. Niczego, bo ja nie umiem. Musicie mnie nauczyć w Instagram. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć i czołem! Mara! Bye!